Zaczynaliśmy od zera. A zaczynałyśmy od zera, nieświadome, że świat gastronomii jest tak trudny. Myślałam, fakt, może to być ciężka fizyczna praca, bo gości może być wielu, natomiast nie byłam świadoma, że to jest aż tak trudne fizycznie i emocjonalnie. Ta presja, że dania muszą być wysmażone, dobre, przyprawione. Tam w kuchni wszystko się musi zgadzać. Tam nie ma kompromisów. Danie nie może być średnie. Danie jest albo dobre, albo jest złe. Nie było łatwo, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z branżą gastronomiczną. Zawsze pracowałam w sektorze produkcyjnym. Także dla mnie było wszystko nowością, było wow, był to jak żywioł, który dział się tu i teraz i nie można było przewidzieć, co się wydarzy za chwilę. Po prostu wszystko płynęło z prądem, tak na daną chwilę. Był moment na samym początku, kiedy wchodzimy na kuchnię, jest, będziemy gotować, będziemy to robić, jest pełen zapał. I trzeba odpalić patelnię gazową i żadna z nas tego nie umie. A Monika jest na wolnym. Ale radzimy sobie, dzwonimy do Moniki i przez telefon po prostu nas instruuje, jak to robić. To były pierwsze dni, pierwsze tygodnie, bardzo trudne. Natomiast przyswajałyśmy naukę bardzo szybko, uczyłyśmy się bardzo szybko na swoich błędach. Każdy dzień był analizowany, każdy tydzień był analizowany, każdy miesiąc był analizowany. My nie miałyśmy czasu na popełnienie drugi raz tego samego błędu. Bałam się o wszystko, czy dam radę, czy to, co wydałam, na pewno jest to, co było, co powiedziałam, że to poszło, czy to smakuje, czy to dobrze wygląda, czy to jest estetyczne, czy to się sprzeda. Obaw jest każdego dnia, to nie tylko na początku, to jest każdego dnia, bo to jest karmienie ludzi. A wiadomo, że ludzie są różni. To też jest związane z moją chorobą, bo przez radioterapię została uszkodzona mi pamięć krótkotrwała i mam problemy czasami z zapamiętywaniem. Ja je pamiętam w danej chwili, ale za chwilę one mi po prostu mimochodem gdzieś, ja nie pamiętam, że w ogóle była na ten temat rozmowa, że nie podołam, że te moje ograniczenia, które mam, całkowitą niezdolność do pracy, nagle to da o sobie znać, że ja jednak się nie nadaję, że nie poradzę sobie, ale jakoś daję radę. Nawet zapomniałyśmy o swoich rodzinach. Chyba tak to było. Jakieś tam problemy, które związane były z dziećmi, dowiadywałam się bardzo później, po wszystkim już. No bo jak wracałam z pracy, to byłam zmęczona. Jak dzieci do mnie coś mówiły, to ja ich nie wysłuchiwałam nawet, bo przekładałam to, że porozmawiamy potem i tak z tego się tak tworzyły jakieś tam problemy w domach. Też czas pracy w kuchni nas na początku bardzo zaskoczył. Była taka sytuacja, że któraś z dziewczyn w środku dnia zaczęła wysmażać pieczarki, a to był moment, w którym powinniśmy smażyć kotlety. Tego dnia wszystko poleciało, ponieważ byłyśmy zablokowane już patelnią, byłyśmy zablokowane piecami. Ten dzień nas nauczył, że ten czas pracy trzeba sobie rozplanować i wiedzieć kiedy, co, o której, bo później nie pójdzie. To jest chyba sztuka kompromisu. Bywa ciężko, niejednokrotnie płyną łzy, są emocje ogromne, ale jesteśmy kobietami i każda z nas potrafi siebie zrozumieć, że mamy gorszy dzień, możemy czegoś nie móc. Możemy czegoś nie potrafić, ale wiemy, że każda, jeżeli tego potrzebujemy, pomoże i możemy na siebie liczyć. Miałyśmy straszną tabakę tutaj. Byłyśmy obie na serwisie, którego nigdy wcześniej nie robiłyśmy. Byłyśmy jedyne w pracy, które to pociągną. Miałyśmy tutaj na restauracji 4 grupy bodajże, jedna po drugiej. Przychodziły, wchodziły, wychodziły, zmieniały się. W międzyczasie miałyśmy też sanatorium miłości, było kręcone u nas w Złotym Stoku i jedli z nami. Tutaj u nas jedli logiczne, więc to była grupa specyficzna, dla której trzeba było się bardzo pokazać.
przeciągnęli nam troszeczkę czas grupy. Chciała wyjść kolejna grupa. Wyjeżdżamy z Katarzyną z wazami. Okazuje się, że oni nie mają talerzy na stołach, więc nie mogłyśmy wydać tej zupy. Wybrnęłyśmy z tego w 3 minuty. Bardzo byłyśmy zgrane tego dnia. Musiałyśmy się zgrać bardzo. I myślę, że to jest taka anegdotka, która pokazuje, że girl power, że możemy. Możemy wiele. Jeżeli coś zmieniamy, to zmieniamy jednogłośnie, rozmawiamy, co zmieniamy, co robimy, przedyskutujemy, analizujemy. Także nigdy nie jestem sama, nigdy nie jestem, a tylko razem w zespole takie coś uzgadniamy. Okazuje się, że jeżeli bardzo tak chcemy, jeżeli bardzo tak dążymy do tego naszego celu, to my też wiele potrafimy. To nie jest tak, że my nie umiemy. Jeżeli mam ugotować 30 litrów rosołu, a potrafimy ugotować, tak jak w domu, 10 litrów rosołu, to zróbmy to w 3 garnkach. Ale to zróbmy. I zróbmy to dobrze. I na takiej zasadzie zaczynamy tutaj pracę. Pomalutku nam się klaruje, że trzeba założyć zespół, trzeba stworzyć zespół i to mocny zespół. To, że są same kobiety, to wyszło w międzyczasie. To było wiele osób, które z nami pracowało. Nie jest tak, że ja na samym początku, 1 lipca dzwonię do 11 osób, jestem 12, 11 osób odbiera telefony, przechodzi tutaj do pracy, wow, mamy księżniczki gastronomii. Tutaj wiele osób w okresie jednego roku przeszło rekrutację i pracowało z nami. Niektórzy pracowali 4 godziny, niektórzy pracowali 3 dni, niektórzy 2 tygodnie. Przyszła do nas pani, która również prowadzi jakąś restaurację gdzieś tu w okolicy i podawałyśmy tego dnia cepeliny z mięsem. Poprosiła całą obsługę kuchni, żeby zeszła na dół. Pamiętam, zeszłyśmy, stanęłyśmy w rzędzie, a ona nas tak przyglądała się na nas i zaczęła nam bić brawo i powiedziała, że czegoś podobnego nie jadła jeszcze nigdy. Są przepyszne i chyli głowę i zaczęła nam bić brawo. Wtedy straszna duma we mnie wstąpiła i że to, co robimy, ma sens i chce się przychodzić tu do pracy. Po prostu. No to tak wychodzi, bo zawsze z dziewczynami spotykamy się przed, tą kawkę trzeba wypić, pogadać, bo jeżeli... No my mamy, z Edytą jesteśmy cały czas w kontakcie, na Messengerze po pracy nawet dzwonimy, omawiamy różne sytuacje, co, jak, coś tam, dzwonimy, czy dzisiaj biała bluzka pod koszulek, czy czarny, po prostu, no cały czas. Teraz do mnie należy obsługa na dole gości, turystów przede wszystkim. No przede wszystkim musimy dobrze funkcjonować z kuchnią. Żeby nam znosili to jedzenie, czego nam najbardziej brakuje na dole. No, takimi rzeczami ogólnie no, i grupami, no, bo różne są warianty u nas. Maj, czerwiec jest inna praca, lipiec, sierpień jest inna praca. Maj, czerwiec mamy dużo wycieczek szkolnych i tu obsługujemy same wycieczki szkolne. Nikt nade mną nie stoi, nie pilnuje mnie. To, co ja zrobię, to jest to wykonane przeze mnie i mogę przez cały dzień wykonywać swoją pracę. Ja zajmuję się obsługą grup, części restauracyjnej, a jeśli nie, no to przychodzę na kuchnię i po prostu uczę się gotować. Obsługujemy grupy szkolne, wycieczki szkolne i tak dalej. No i to też należy głównie do mnie. I obsługujemy je na restauracji. Miałam taką właśnie fajną grupę, nie wiem ile mieli lat, może 12-13. Dzieciaki i bardzo chcieli nam wystawić opinię, tylko że nie mieli dostępu do internetu ani do telefonów i poprosili mnie o kartkę i napisali po prostu własnymi słowami na tej kartce opinię, tak jakby na papierze. No i tam pisali, że bardzo smakowało im jedzenie, że super i w ogóle fajnie się tutaj bawili i dziękują nam za naszą pracę. Właśnie taka dziewczynka napisała, że dziękują za naszą pracę. I no to było takie rozczulające, bo w sumie nie pomyślałabym nawet, że taka dziewczynka w wieku 12 lat
może takie słowa do nas skierować, nie? I mamy tą kartkę powieszoną sobie u nas, wisi jako pamiątka, więc... Wszystko robiłam na zmywaku, ziemniaki obierałam, no to co kazali, to robiłam, nie? Na początku nie gotowałam, teraz tak. Bo inaczej się gotuje teraz, nie ma tak ludzi, a inaczej się gotuje maj, kwiecień, lipiec, sierpień, wtedy są grupy szkolne, bardzo dużo turystów. No to przestawić się na większe ilości po prostu. Bo tak gotować to umiałam. Dla mnie jest niesamowitą taką przyjemnością karmienie ludzi, że to komuś smakuje, że ktoś to docenia, że powie wow, super. Niejednokrotnie nas wzywają w na dół, klienci chcą poznać nas i swoje uznanie nam pokazują, że to jest dobra, spełniona robota. Jesteśmy wtedy dumne i to jest taki rodzaj spełnienia, że robimy kawał fajnej roboty. Dzisiaj z perspektywy czasu bar, który jest prowadzony, jedzenie na wagę, jest genialne. Robi obroty takie, a nawet większe niż kiedyś wcześniej była restauracja i bar. Poza tym, dzięki temu, że jest tylko bar na dole, mam 11 osób mniej w kuchni zatrudnionych. To jest bardzo dużo. Ze względu takich jako właściciel firmy, dla mnie to jest bardzo duża oszczędność. Dzięki temu mogę dać wypłaty, mogą, no wiadomo, wzrosnąć dla tych osób, które zostały. I wszyscy są zadowoleni. Dziewczyny, bo mają dobre pensje, ciężko pracują, ale wiedzą za co. Ja jestem szczęśliwa, bo one, widzę je uśmiechnięte, widzę moje księżniczki, które radzą sobie z tym świetnie. Przez lat przechodzą, tak jak już wcześniej powiedziałam, z głową podniesioną. Ja jestem szczęśliwa, one są szczęśliwe. Także mówię, no pewne rzeczy, które wymusiła na nas pandemia, dla mnie były teraz z perspektywy czasu bardzo cenne. Zawsze ludzi traktowałam jak członków rodziny. To jest tak dla mnie na początku, kiedy nas tylko garstka pracowała, zatrudniałam 7 osób, 5-7 osób, niewiele osób. I my byliśmy jakby taką rodziną. To była nasza kopalniana rodziny, a zawsze zaczynało się od kawy. Zanim turyści przyszli, to my siedzieliśmy, była odprawa przy kawie, rozmawialiśmy, podejmowaliśmy decyzje, co robić, jak robić, co zmienić, co wprowadzić, żeby było lepiej, ładniej, weselej, żeby turystom się bardziej podobało. I później, jak się rozwijała kopalnia, no to w sumie chyba to przekładało się cały czas, nie? Że ten człowiek dla mnie był bardzo istotny. Firmę tworzą ludzie. Jeżeli ludzie będą zadowoleni z pracy, z miejsca, no to będzie odzew w drugą stronę. Będą lepiej pracować, rzetelniej, będą dawać siebie wszystko. Myślę, że mam szczęście do ludzi. Mam szczęście do ludzi. Koleżankę zawsze mogę liczyć, a tym bardziej, że tutaj jak jesteśmy w tyle osób, to no my się tak razem trzymamy. No nie potrafię tego określić, ale to tak samo wychodzi. To jest mój drugi dom. No i dziewczyny, koleżeństwo, no to wszystko tak ciągnie mnie do tego. No jest nas 12, tak? Jest też różny przedział wiekowy, ale i też są różne charaktery. Ale my i tak zawsze jesteśmy, po prostu my się, jakby to powiedzieć, uzupełniamy jak puzzle, tak? Jedna ma jeden dzień z gorszy humor, druga jest, źle się czuje, a my sobie po prostu staramy się pomagać tak, żeby uzupełniać się. Ja dzisiaj pomogę to, ty jutro pomożesz to i tak to, ale ogólnie jesteśmy bardzo zżyte ze sobą. Dzwonimy do siebie po pracy, spotykamy się na kawę, wyjeżdżamy razem, na Dzień Kobiet organizujemy sobie razem, wyjeżdżamy do spa, nad morze i tak dalej, i tak dalej. Cały ten zespół traktuję jak swoją drugą rodzinę i uważam tą pracę za jako moje takie trochę drugie życie, bo w domu mam, wiadomo, życie towarzyskie, wychodzę sobie wieczorami ze znajomymi i tak dalej i prowadzę jakieś takie normalne życie 20-latki, a tutaj mam wrażenie, że jestem trochę inną osobą. Bardziej się dopasowuję tutaj do tego zespołu, czuję się przy nich taka na ich poziomie, mimo że jestem najmłodsza, bo no jest spora różnica wieku między nami.
ale dogaduję się z każdą bardzo dobrze i chyba z żadną panią tutaj nie miałam nigdy żadnego problemu. I ja na nie mówię wszystkie moje ciotki albo matki chrzestne, bo po prostu takie traktuję. Więc no, czuję w nich duże wsparcie. Więc... Przykład mojego zespołu dziewczyn, dzisiaj już wspaniałych księżniczek, jest niesamowity, bo one naprawdę uwierzyły w to, że dadzą radę. Problemy są po to, żeby je pokonywać, przeskakiwać i iść do przodu. I one tak zrobiły. Dlaczego księżniczki? Księżniczki to nie tylko wygląd, ubiór czy korona. Księżniczki, bycie księżniczką zaczyna się tutaj w środku. Tutaj w środku, jeżeli zaczynam wierzyć, że jestem ważna, że jestem wyjątkowa, że jestem warta wszystkiego, to w tym momencie staje się księżniczką. I tak to właśnie u nas wyglądało. My to spłycamy bardzo często, tak, księżniczki gastronomii, nosimy korony i tak dalej, ale tak naprawdę wiemy, że ta cała przemiana zaszła w nas w środku. Pamiętam naszą Elę, która tutaj przyszła i miała być na zmywaku, być pomocą naszą. I Ela zaczyna pracę, Ela zaczyna robić surówki. Okazuje się, że robi z nas najlepsze surówki. Po miesiącu czasu okazuje się, że Ela ma najlepszy smak z nas wszystkich. Nasza księżniczka Elżbieta, księżniczka, kupiła sobie kiedyś diadem do włosów i po prostu tak wyszło. Siedzimy na papierosie, no i te księżniczko, no i po prostu... To już w nas tak zostało, że my się wszystkie określiły księżniczki. Jestem księżniczką. To dla mnie oznacza, że uwierzyłam w siebie. Przyszłość to szkolenia. Nadal się szkolimy, nadal zdobywamy wiedzę, nadal chcemy sięgnąć gwiazd. Mamy dużo szkoleń, mamy duże... Dobrze zarabiamy. Może od tego zacznijmy. Sezon to jest sezon. Nie oszukujmy się, że im więcej zarabiamy, tym więcej mamy, tym jest więcej nasze. Mamy premie różne. Nigdy nam nikt nie powiedział, słuchajcie, nie wolno wam się napić kawy, nie wolno wam czegoś zjeść, nie możecie mieć wody, nie możecie sobie wziąć bułki. Nigdy nie mieliśmy czegoś takiego. My możemy, bo my dajemy od siebie, więc oni dają od siebie coś dla nas. Każde szkolenie nas czegoś uczy. Coś podpatrujemy, coś wynosimy, ale takie najbardziej dla mnie, które ja zapamiętuję, są to szkolenia z Kurtem Schellerem. No w każde szkolenie, przede wszystkim te szkolenia nam bardzo dużo dały, co nie? Z każdego szkolenia coś żeśmy wyniosły, każda z nas coś wyniosła. Dużo się z tych szkoleń uczymy, ale najbardziej to podobało mi się szkolenie z Kurtem Schellerem. Po prostu. Może dlatego, że najstarszy, że taki spokojny, tłumaczył dobrze. Chociaż tamte wszystkie też były fajne, nie? Każdy coś innego pokazywał. Jak ja widzę szkolenie na przykład z Kurtem Schellerem, Jerzym Pasikowskim czy Jarosławem Uścińskim, to są szefowie kuchni już na najwyższym poziomie w Polsce. I jak ja widzę, jak podchodzi do nich Halinka, pani Ania, Ela, każda z moich dziewczyn i rozmawia z nimi jak równy z równym. One się nie krępują. One nie mają jakieś poczucia, że są kimś gorszym. Oni pracują w gastronomii i my też pracujemy w gastronomii, więc rozmawiają po partnersku. Dla mnie ten widok jest wow. I zawsze sobie takim szkoleniem mówię, Kaśka, nadal nie umiesz gotować, ale to dobra robota.
takim przykładem i takim moim ulubionym momentem to jest moment, kiedy kończy się zmiana. Kiedy zdejmujemy fartuchy, kiedy zakładamy sukienki, poprawiamy makijaże i idziemy przez nasz główny plac. Idziemy z podniesioną głową, dumne z miejsca, w którym pracujemy, dumne z tego, co ugotowałyśmy, dumne z siebie.